Tym razem omówię moduł zakup. SAP Business One wykorzystuje podobny wzorzec dla modułów sprzedaży i zakupu. W dużym uproszczeniu sprzedaż sprzedaje, wysyła, fakturuje i otrzymuje pieniądze, natomiast zakup zamawia, przyjmuje dostawy i za nie płaci. Moduły sprzedaż i zakup działają więc podobnie, tylko można powiedzieć w odwrotnych kierunkach. Patrząc na moduł zakupów, przepływ pracy, którego użyjesz przy zakupach, zależy od Twojej firmy. Możesz wybrać, których dokumentów chcesz używać. Ja omówię najczęściej używane funkcje. Spójrzmy na umowy ramowe. Jeżeli na przykład masz długoterminową umowę z dostawcą na dostawę towaru w określonej ilości i cenie w danym czasie, możesz zdefiniować te warunki w ramach umowy ramowej. Dzięki powiązaniu dokumentów zakupu z umową będziesz mógł kontrolować realizację warunków tej umowy, ilości, ceny czy czas. Zlecenie zakupu to wewnętrzna prośba o zakup, którą wysyła konkretny użytkownik. Przygotujemy zlecenie do działu zakupów, na przykład na monitory. To z kolei może uruchamiać proces zatwierdzania czy konieczność autoryzacji, na przykład po przekroczeniu danej kwoty. Mogę dodatkowo podać adres e-mail, aby otrzymać informację o dostarczeniu zamówienia. Takie warunki definiowane są w module Administracja. Po zatwierdzeniu takiej prośby o zakup, zlecenie zakupu można następnie skopiować do oferty zakupu lub zamówienia zakupu. Teraz kilka słów o ofercie zakupu. Oferta zakupu to zapytanie ofertowe, które można wysyłać do kilku dostawców, żeby porównać ceny czy terminy realizacji. Ofertę zakupu można utworzyć na podstawie zlecenia zakupu lub niezależnie od tego dokumentu. Przygotuję dwie oferty zakupu do różnych dostawców. Takie zapytania można wysłać klasycznym mailem. Po otrzymaniu informacji od dostawców uzupełniam zaproponowane przez nich warunki. W raporcie z porównania ofert zakupu mogę sprawdzić, że najniższą cenę zaoferował dostawca Quant. Wybieram dostawcę, który zaproponował najlepsze warunki. Kolejnym dokumentem utworzonym na podstawie oferty zakupu lub niezależnie od niej może być zamówienie zakupu. Zamówienie zakupu to dokument, który wysyłam do dostawcy z zapotrzebowaniem na konkretne towary czy surowce w uzgodnionej cenie. W danych nagłówkowych uzupełniam informacje o dostawcy, daty, w pozycjach towary, które chcę zamówić, w prawym dolnym rogu mam podsumowanie kosztów. Dane z zamówienia nie wpływają na system księgowy, ale będą widoczne np. w danych magazynowych indeksu, jako pozycje zamówione oraz w niektórych raportach magazynowych, np. stan zapasów. Mogą być też uwzględnione w planowaniu MRP. Zamówienie wysyłam bezpośrednio z systemu do dostawcy. Proces wysyłki zamówień do dostawców można zautomatyzować, na przykład poprzez mechanizm EDI. Więcej o tym mechanizmie dowiesz się, klikając w link znajdujący się w opisie tego filmu.
W momencie, gdy przyjeżdża dostawa, zamówienie zakupu przekształcam w dokument PZ, wprowadzając faktyczne ilości. Teraz mam te same ilości, co na zamówieniu, dlatego dodanie PZ spowoduje zamknięcie zamówienia zakupu. Gdyby były różnice w ilości, zamówienie zakupu pozostałoby otwarte i niedostarczone ilości mógłbyś przyjąć kolejną dostawą. Przyjęcie dostawy i potwierdzenie ilości może odbywać się również na terminalu mobilnym z uproszczonym interfejsem. Więcej dowiesz się klikając w link znajdujący się w opisie tego filmu. Jeżeli chcę zwrócić towar do dostawcy, mam do dyspozycji dwa rodzaje dokumentu. Wniosek o zwrot do PZ lub zwrot do PZ. Zwrot to dokument, który jest wykorzystywany w celu zwrócenia dostarczonych towarów dostawcom lub wycofania transakcji zakupu dla towaru całkowicie lub częściowo. Na przykład w przypadku konieczności korekty pomyłki. Podczas tworzenia zwrotu zakupu towary są wydawane z magazynu i przeprowadzana jest odpowiednia redukcja ilości. W tym przypadku zwrot nie jest konieczny, dlatego z dokumentu PZ utworzę od razu fakturę zakupu. Faktura jest otwarta do momentu, gdy zrealizowana zostanie płatność. Teraz mogę otworzyć mapę relacji, aby móc zobaczyć już przygotowane dokumenty. Rozpoczęłam od zlecenia zakupu, czyli zapotrzebowania wewnętrznego. Następnie zostały wysłane oferty do dostawców. Kolejno nastąpił wybór dostawcy i zamówienie zakupu. Następnie przyjęcie dostawy i faktura zakupu. Do czasu wykonania płatności faktura będzie miała status otwarta. Podświetla się na czerwono. Rzućmy jeszcze okiem na indeks i dane magazynowe. W danych magazynowych można sprawdzić dostępne w magazynie ilości. W module zakupów jest jeszcze kilka innych dodatkowych możliwości, ale podstawowe funkcje i przepływ pracy w procesie zakupu to te, które omówiliśmy.